Czy żeby zostać rajderem trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, czy każdy może? Prawdziwym zawodowcem może być no prawie każdy. Zależy od tego, jak się przygotuje do tego. To są ciężkie treningi, przygotowania. Także początkujących młodych zapraszam wszystkich na tor, bo to naprawdę dużo jest bezpiecznie. Mamy bandy, nie ma tutaj samochodów ani żadnych słupów. To może każdy może młody poćwiczyć. Wypróbować swoich sił, uczymy od postaw. Jak się zachowywać na motocyklu, jak się nawet przewrócić, żeby było, ten upadek nie był tak bolesny. A w którym momencie trener jest w stanie już wychwycić talent? Myślę, że to już widać po paru okrążeniach, kto się zachowuje. Po paru treningach już wychodzi, kto jest od razu lepszy, którym przychodzi to dużo trudniej, czyli potrzebują czasu, potrzebują miesięcy, a niektóry to chwyci w 2-3 tygodnie i robi ten sam postęp, co niektórzy w pół roku. A od czego trzeba zacząć? Od czego zacząć? Od jakiego sprzętu? Od motocykla? Myślę, że od motocykla to jak najmniejszej pojemności. Zacząć od pojemności, właśnie to jeżdżę w 90. To jest super pojemność, tu gdzie można się bawić, naprawdę jest bezpiecznie. Możemy ten gaz nawet skręcić na początkujących, czy na mnie tak mocno przyspieszą. Lub jeszcze pojawiły się teraz nowe sprzęty elektryczne, także też jest fajna zabawka. Czy wiek ma znaczenie, czy tak naprawdę tylko szanse na powodzenie mają osoby, które zaczęły już w najmłodszym wieku, czy też rodzą się talenty w starszym wieku? W zasadzie jest tak, że im wcześniej, tym lepiej, bo jak młody zacznie trenować, tak naprawdę w Pucharze Polski pitbike może startować już od 8 lat. Treningi już się pojawiają, trenują od 4 lat, a nawet gdzieś w Hiszpanii widać jak 2-latek gdzieś już jeździ na motocyklu, także no już cuda wyprawiają, ale uważam im wcześniej, tym lepiej. Ktoś pojawiają się tam w wieku nastu, ale to zawsze i tak będzie mu trudniej to chwycić, gdzie on w młodym wieku nauczy się. No musi być mega talentem, żeby później to też wyrównać w stawce, żeby to wyszło. A co to są te elektryczne cuda, które się pojawiają? Elektryczne cuda to są motocykle, wyglądają tak samo, tylko że mają silniki na akumulator i można naprawdę z 3 godziny się pobawić jazdą, a nawet cały dzień, jeżeli spokojnie początkujący. No i przede wszystkim jest cicho, nikomu też nie przeszkadza, czyli jak ktoś ma plac przed domem troszeczkę większy, to może potrenować kółeczka, ósemki, także jest super zabawa. A prędkości też mają porównywalne? Oczywiście.